Tegoroczna majówka w klimacie kulturalnym oraz sportowym rozpoczęła się od oficjalnego otwarcia sezonu na będzińskim skateparku. Od rana pogoda sprzyjała dobrej zabawie w ramach Będzin Skate Jam. Zapraszamy oczywiście też na cały sezon wydarzeń w Będzinie. Będą się odbywały szkolenia, zawody, będziemy tutaj na pewno raz w tygodniu. Dla wszystkich będą za darmo dostępne ze sprzętem, z kaskami, z instruktorami. Będzie na pewno dobra zabawa, no i będzie się można nauczyć całkiem fajnych triczków na pewno, potokiem dobrej kadry. Trzecia będzińska majówka to przede wszystkim 3 dni plenerowej zabawy na Wzgórzu Zamkowym. Z myślą o dzieciach były to m.in. codzienne spotkania z Teatrem Trip. Najpierw jak tutaj przyszłam, to się tak rozłożyło. Bawiłam się tutaj z moją przyjaciółką, byłyśmy na pikniku i jakaś piosenka nas tutaj przygnała i już tak tutaj jesteśmy. W sobotę 30 kwietnia na Wzgórzu Zamkowym odbyły się również koncerty zespołów Pan Urajan oraz Tacy Sami. Z kolei 1 maja na miłośników muzycznych brzmień czekał koncert Nad dachami Paryża, podczas którego można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki francuskie. Niedzielny wieczór zakończył występ grupy Gadmu Trio The Beatles. Wszyscy razem. We are living in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We are living in the yellow submarine. Yellow submarine. Oh yeah. Długi majówkowy weekend zakończył się we wtorek 3 maja. Podobnie jak w poprzednich dniach na Wzgórzu Zamkowym nie brakowało dobrej zabawy, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ważne, że coś się dzieje i że no, szczególnie małe dzieci mają też jakieś zajęcie, że to jest takie oderwanie od szkoły, od zajęć, od komputera przede wszystkim. Także uważam, że to jest dobry pomysł, szczególnie, że tu są te dmuchańce, jeszcze dzieciaki mogą się wyszaleć. W ogóle ekstra, że to zrobiono tak jak jest, tak jak wygląda, bo było strasznie, a teraz jest elegancko. Mogą się pobawić dzieci, mogą przyjść dorośli, posłuchać muzyki. Wtorkowy muzyczny wieczór rozpoczął koncert zespołu Big Benjin Band. Zwieńczeniem majówki na Wzgórzu Zamkowym był występ grupy Emotion Trio. Będzińska majówka upłynęła również na sportowo. 1 maja na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 11 odbył się turniej Trio Basket. Z kolei 3 maja na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowano turniej siatkówki plażowej. Jesteśmy po sezonie, rozgrywki już skończyliśmy, więc szukamy sposobu, żeby się troszeczkę poruszać, żeby się nie zastać, przygotować się właśnie do turnieju siatkówki plażowej. Fajnie, że wychodzi z inicjatywy miasta takie akcje jak majówka na sportowo. Można właśnie pograć w kosza, można pograć w siatkówkę plażową. Jest też wiele innych atrakcji. To fajne propagowanie sportu. Dodajmy tylko, że imprez kulturalnych i sportowych nie zabraknie również w najbliższych tygodniach. Szczegółowe informacje jak zawsze można znaleźć na stronach internetowych miasta Będzina oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.